Cześć, witam Cię bardzo cieplutko. Zapraszam Ciebie do wyboru jednego kamyczka. Tutaj są trzy opcje. Ja potasuję Ci kartę i zobaczę, co Wszechświat chce Ci teraz powiedzieć, jeśli chodzi o miłość. Może czegoś nie dostrzegasz? Może dla Ciebie potrzebna jakaś wskazówka, jest informacja, żeby Ci zaczęło się układać w związku lub żebyś znalazł kogoś do związku. Co Ci Wszechświat chce dziś powiedzieć, jeśli chodzi o miłość i partnerstwo? Karty chcą już mówić. Do zielonego kamyczka, do różowego i do żółtego. Kochani, jeżeli wybraliście zielony kamyczek, karty mówią, żebyś otworzył swój umysł, ponieważ Twoja osoba, Twoja miłość może wyglądać zupełnie inaczej niż w Twoich wyobrażeniach, w Twoich marzeniach. Także może szukasz rodaka, to będzie obcokrajowiec, także otwórz się. Może to być inny typ, po prostu szukasz blondyna, a to będzie czarny, także otwórz swój umysł na coś nowego, na inne możliwości, bo osoba może troszeczkę się różnić od Twoich wyobrażeń. Jeśli chodzi o kwarc różowy kamień, jest ogromna chemia między Tobą a jakąś osobą, jest silny magnetyzm. Także zauważ, że jesteś singlem, kto się czai gdzieś tam za rogiem. Jeżeli wybrałeś cytryn, ten żółty kamień, musicie się lepiej poznać. Tutaj karty mówią, że jest jakaś osoba lub ona się pojawi, ale nie jest to czas jeszcze na zaręczyny, na trwałą relację, ponieważ musicie głębiej się poznać. Także tutaj, jak się poznacie bliżej, zobaczycie, że jesteście dla siebie stworzeni, to kto wie, ale najpierw rada jednak, poznajcie się bardziej. Trzymaj się, pozdrawiam, życzę cudownego dnia, pa, pa!